Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś filmik będzie krótki i do rzeczy. To, co widzicie za moimi plecami, czyli kawałek tego, to jest plakat, który teraz wisi w mojej sypialni, ale to jest naprawdę mój tableau de mariage, czyli na nim były napisane wszystkie stoły po prostu, gdzie ludzie mają siedzieć na moim weselu. I dlaczego jestem tutaj, bo jak widzicie po tytule, chciałabym, żebyście mnie zadali trochę pytań dotyczących mojego ślubu i wesele. Nie wiem, może byście chcieli się dowiedzieć, jak go zorganizowałam, jak to wyglądało. Na pewno będziecie chcieli się coś tam dowiedzieć, nie wiem, na przykład jak się Giuliano oświadczył i takie tam różne rzeczy. Jeżeli byście chcieli się więcej dowiedzieć o organizowanie wesela i ślubu we Włoszech, jak po prostu tutaj wygląda, czy tak naprawdę jak wygląda tutaj w Turynie, czyli gdzie ja mieszkam, to będziecie mieli gdzieś tutaj, linki Wam się będą pojawiać i na dole też, bo zrobiłam takie 3 filmiki właśnie, jak wyglądają wesela we Włoszech, ale myślę, że będziecie chcieli więcej się dowiedzieć o moim ślubie, jak on wyglądał, bo już prawie minął rok i na pewno jestem, teraz mam jakoś tak bardziej obiektywnie mogę się do tego wracać, a nie właśnie bardziej emocjonalnie, jak było ileś tam miesięcy temu. Więc tak, mam nadzieję, że będzie dużo pytań i że będę musiała więcej filmów nakręcić, żeby na nich odpowiedzieć, bo na pewno chcę tam umieścić sobie trochę filmików i zdjęć, po prostu jak wyglądał mój ślub. Kolejną rzecz to powiedzcie mi, czy zaciekawiłoby Wam taki mały poradnik dla przyszłej panny młodej. Po prostu mój punkt widzenia, jak zorganizować sobie ślub, żeby mniej się stresować, żeby jak po prostu to, byśmy to przeżyli pozytywnie, a nie wielkim stresem, który tak naprawdę jest nie tak łatwo do opanowania. Więc tak, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że dostanę dużo pytań o Was, ale wiem, że nie będziecie mnie zawodzić. My oczywiście zobaczymy się już w kolejnym filmie. I co? Ściskam, całuję i do następnego. Pa!